najbardziej ekstremalne biegi narciarskie. 8200 metrów Śmiałkowie pokonają do góry. Będzie rebelka, jak to się mówi, jak to jedziemy po bandzie. Niekoniecznie dla młodych ta impreza, bo zrobili skocznie, więc starsi mają większe doświadczenie. Pozbój! W tym roku było troszkę więcej przeszkód. Były dodatkowe, nowe przeszkody. Był skok zaraz po starcie, był wiraż z bandą podniesioną. No i oprócz tradycyjnych kłód i przejścia pod fladrami, dodaliśmy jeszcze falę na zjeździe i lastyczek. Trasy biegowe powstały 4 lata temu. Był to strzał w dziesiątkę, bo zapotrzebowanie na trasy biegowe jest duże i coraz większe, mam wrażenie. Szczególnie, że nasze trasy są oświetlone i naśnieżane. Chcieliśmy również przy naszych trasach biegowych mieć cykliczną imprezę, także powstał pomysł na stworzenie takiego nietypowego biegu. Na pewno dla nas jest to wyzwanie logistyczne, bo przecinamy praktycznie ośrodek w pół i biegną pewnym korytarzem stworzonym specjalnie dla nich narciarze. Jeszcze troszeczkę! Jakby kto tak patrzył z nadzieją na tą bramę, to niestety nie meta. To pół metek. Prawie 400 metrów podbiegu tutaj na Jankulakowski Wierch, gdzie na zawodników czeka nie tylko meta, ale owacje na najszybszego tytułu zbója roku, a na wszystkich satysfakcja z pokonania trasy. Ponieważ jest to bieg zarówno dla profesjonalistów, zawodowców, jak i dla amatorów, to wszyscy oni po pierwsze walczą z tym, żeby tę trasę ukończyć. Super trasa! Siły już brak! Ile jeszcze 50 metrów? Ale no nie macie! Biegł się świetnie, jeszcze raz bym poleciał. Trasa jest fajna, bo jest trudna. No można się tutaj porządnie zmęczyć. Trudność trasy jest duża, jak dla amatorów, zawodowcy oczywiście sobie razem. Super impreza. Byłoby lepiej, gdybym kilków nie połamał. Pewnie nie dobiegnę, ale jest taka atmosfera, że wiesz, tutaj to jest świetny bieg, naprawdę. Przygotowujemy się zupełnie do innej dyscypliny, ale ten bieg jest fantastyczny. Zbój roku otrzymuje fantastyczną góralską czapkę wykonaną przez Bartka Koszarka, a zbójniczka roku dostaje haftowaną góralską chustę. Bardzo się cieszę, że wygrałem. No bo jak to się nie cieszyć ze zwycięstwa? Każde zwycięstwo to uśmiech, to radość, to nagroda za ciężką pracę. Organizatorzy, aby nam utrudnić, dołożyli nam skocznie, dołożyli nam pachołki, które strasznie wybijały z rytmu, więc trasa była dzisiaj najcięższa. Jest to mój trzeci bieg w biegu zbójników. Pierwszy raz byłam druga, rok temu byłam czwarta, a w tym roku udało się wygrać, także jestem bardzo zadowolona. Należę do klubu BKS WP Kościelisko. Jestem żołnierzem zawodowym. Wiadomo, ciężkie treningi, codziennie starty, no wszystko jest podporządkowane treningom. Bardzo dużo ludzi, bardzo fajnie się biegnie, wszyscy je kibicują i oby tak dalej. Zanim organizm się rozgrzał, to ten bieg był morderczy. Wspaniałe uczucie, że dobiegłem, bo na pierwszych zawodach byłem przedostatni. Wielce ciężkie, ale paradni. Przekażki były mi dobre, ale moc trwa. Pierwszy raz w życiu z Pawłem mieliśmy biegówki na nogach i mieliśmy możliwość wystartować w tak ambitnym biegu.